Siemaneczko, jestem PGN Games, witam Andrzej Farming, z Mateuszem 22. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy na sklepie. I widzicie, dzisiaj mamy dwie maszynki do sprzedania, czyli wiadankę, ciemnik. Ale, jak widzicie, to jest nowy nabytek. Jest tu, rozsiewacz. Należy Amazonka, tak, Amazonka. Która właśnie umożliwia rozsiewanie wapna, jak i zarówno. Obozu oczywiście. Trochę przedłuża ta siewka była, ten bedalka, więc postanowiłem sobie ją sprzedać. A to jest pierwszy jeszcze rzecz, która jest. W ogóle udało mi się ściągnąć dzisiaj mod na Mechigor konto Unlink. Tak, mam w końcu mod, już wam pokazuję, widzicie, piękny, zajebisty modzik jest. Będziecie mieli podlinkowany w popisie mod, może się trochę zmienił, znaczy trochę się zmienił wizualnie i tak dalej, ale chyba pokażę wam to już na przykładzie, jak będziemy robić w polu, bądź się będziemy siać sobie zboża. Dobra, sprzedajemy. Jest zasiewnik, cena 26,5 tysiąca, zajebista cena. I za baderka mamy 44 tysiące przecież. Więc sprzedajemy tak samo. Mamy 152 tysiące na koncie. Ale sprzedając nasz siewnik 3-metrowy, trzeba coś zakupić. Więc lecimy sobie do sklepu. Słuchajcie, bo on teraz za szybkie bieganie włączone i jest trochę lipa. Zastanawiałem się, czy wziąć ten siewnik 3-metrowy, czy wypchnąć ten, albo znaczy, że trochę się boję, bo mój case ma tylko 170 koni, więc odpada. Pojemy sobie Van de Stadt. Siewnik Van de Stadt na 68 tysięcy 3 metry, właśnie szerokości 110 koni, zapotrzebowania. Moim zdaniem jeden z lepszych modeli na razie, który wyszedł do domu, bo to jest mod chaba, więc jego zakupujemy za 48 tysięcy, zostajemy 104 tysiące, więc saldo praktycznie bez zmian. Nakupujemy jeszcze oczywiście na pamięci, zakupujemy sobie paletę z ziarnem. Tam leży dwa palety, jeszcze kupię. Powinien ten silnik być półpełny, więc lecimy. Tak, plany się pozmieniały. Mianowicie, wspomniałem, że on teraz jeszcze trzy pola na siebie. A więc na polach przy gospodarstwie będziemy sobie siać owies. I będziemy sobie na następnych polach obsiewać sobie także kukurydzu. Tylko te dwa zbiory, znaczy dwa zasiewy będziemy robić. Więcej na razie nie planuję. Siewacz też mi na razie nie jest potrzebny. Tylko tam, znaczy, przepraszam, potrzebny jest do wapnowania. Właśnie na nowych polach, bo powiem wam szczerze, troszeczkę mi się powiększyło powierzchnia landów. Bo tu mam 34, na razie nie zwiększałem. Więc tak teraz, moim zdaniem najlepiej. Tylko zwiększyłem sobie 17 i zarówno 23. Więc moim zdaniem trzeba będzie trochę poropnować, wydać trochę kasy na właśnie na wóz tak dalej. Na 700 jest elegancko, chyba teraz tak powie sobie ustawiamy. Zobaczcie, mam teraz GB konto, ja sobie wciskam SP kabelu. Nie muszę się martwić teraz, żeby to coś będzie się go. Bo mam trochę drażni mnie ogólnie cała ta infrastruktura, a zaraz wam pokażę. Dojedziemy sobie na pole i wam pokażę, jak to wygląda. Właśnie miałem jeszcze zobaczyć, czy ja mogę siać sorgo, bo jeśli będę siać sobie sorgo, to może sorgo zasiejemy. Muszę ogólnie zobaczyć, jak to wygląda w ogólnym rozrachunku. Widzicie, także postawiłem sobie szklarnię na live, ten kto był, to widział. Moim zdaniem fajnie się pasowała ta szklarnia tutaj. Tylko mam mankament taki, że nie wiem, jak dokładnie tutaj można sobie ustawić automatyczne sprzedawanie właśnie upraw, bo akurat z tym zbytnio się to jest tak, włącz, ale właśnie teraz, a nie, poczekaj, to wyłącz truskawki, truskawki miałem brać? Nie truskawki, pomidory miałem włączyć, tylko właśnie teraz mam problem, na jakiej zasadzie to jest to sprzedawanie. Bo powiem wam szczerze, niezbytnio nie orientuję się właśnie nad tematem właśnie sprzedaży. Czekajcie, bym trochę dalej dociągnął. Dobra, nie będziemy przedłużać. I jedziemy sobie na pole.
Tutaj będzie mam sześć. Ogólnie zobaczy sobie ogólnie Sorgo. Bo miał być, ogólnie być owies. Ale jeśli Sorgo jest możliwe do zasięgnięcia, a jest, no to lecimy sobie na. Będziemy się sobie Sorgo. Na polu, którym talerzowaliśmy. Tak? Nie, na tym co. Nie talerzowaliśmy, przepraszam. Czyli na tym co na lewie robiliśmy, bo się trochę myli. Na tym polu będziemy sobie siać Sorgo. Tylko teraz tak, muszę zobaczyć, która to jest ikonka Sorga, żebym się teraz nie rypnął. Tak, tu jest Sorgo, zajebiście. I patrzcie, teraz będziemy mieli funkcję GPS-a. Tak mogę powiedzieć. Patrzcie, teraz w ogóle zmienił się cały wizualnie wygląd tego naszego pięknego wysiłku Portaldon. Macie tak, obwód kamery wewnętrznej, obwód zewnętrznej. Zerkanie w bok, niespotrzebne. Praktycznie te opcje chyba były, o ile się mówię. Macie kąty, nie kąty, zmień kąt kierunku o 90 stopni, szerokość obocza, przesunięcie, odwrócenie tempomat, niska siła hamowania, stała prędkość tempomatu, kontrola trakcji. Zwiększenie prędkości przedniej osi, zwiększenie zmiana blokady dyferencjału, prędkość i dyferencjału. I mamy chudy skrzyni, więc to mam troszeczkę, moje chyba zdanie się pozmieniało. I moim zdaniem jest to jak najbardziej na plus. No i to, lecimy. Opuszczamy i sprawdzamy ten ogólny silnik. Jak on teraz będzie sobie leciał? Powiem, że go na 18 na godzinę, bo mam tyle maksymalnie może, żeby lecieć. No i co? Fajnie, ten silniczek tutaj nie sprawdzał się w 100%. Oj, fajnie, lecimy przy tym mod Mechiro Pontuando. Będzie moim zdaniem dużo lepiej to wyglądało, bo tak mam wymienioną klawiaturę. No nie najwyższej kółki, ale już będę mówił jak najzwyczajniej. No i mam problem tutaj właśnie z tymi skręceniami, tym i tak dalej, więc powiem teraz, to mi pozwoli naprawdę na dużo więcej niż było to planowane, że tak powiem. No i będzie to bardziej, powiedzmy, uproszczona ta robota, bo moim zdaniem, no bez wiadomo, ja bez tego GPS-a, tak mogę powiedzieć, GPS-a w 19 mogę wyżyć. No i dzisiaj w dniu nagrywania to jest sobota. I akurat udało mi się odnaleźć mod, mówię, ten, bo nie macie link pod filmikiem, macie w opisie, przepraszam, macie filmik w opisie pod kanał, który ogólnie to zmodował, bądź postawił to odnowa, nie wiem, na pewno to było zrobione od podstaw. I no powiem wam na razie to. Sprawdza się w 110%. Więc ja sobie załączam GPS-ko, elegancko sobie to zabija. Nie ma żadnego problemu. Miał być to ogólnie też oddzielny odcinek z tej prezentacji, ale wiadomo, też nie ma co tu prezentować. To właśnie trzeba prezentować już przy oddaniu całego z właśnie save'a. Bo też chciałem właśnie zrobić odcinek z tego. Dlatego nie było dowadnie odcinków, bo dopiero troszeczkę czasu nie miałem. Wiadomo, wieczorem byłem trochę, jakby zmęczony, bo chciał człowiek odpocząć. I dlatego nie było odcinków, no, ale mam nadzieję, że teraz już to trochę nadrobimy i to będzie wszystko dobrze. Nie było filmików przez to, że szukałem tak bydła do budynków, jałówek, budzików. No i akurat mi się trafiło trafić jałówkę. I musiałem trochę jechać kilometrów po tę jałówkę, no i dlatego zanim ja przyjechałem, jechaliśmy tutaj z bratem po jałówkę chyba o 12, przyjechaliśmy o 16. Na 4 godziny jechaliśmy po jałówkę, tak ogólnie było i tam trochę sprawy załatwiliśmy. Tam dalej wiadomo, kasę trzeba było pobrać, tak więc pobrać kasę z konta, żeby kupić. No, powiem wam szczerze, no i dlatego tam zbytnio czasu nie miałem wolno, bo chciałem bardziej właśnie poszukać sobie tu w okolicy, gdzie mieszkam, jakieś jałówki,
zamknąć krowy, miałem nowe nadojenia. Dlatego musiałem odpuścić sobie ogrzewanie, bo nie chciałem nacytopić jałówkę bądź krowy właśnie do wojną. Jałówkę kupiłem nad ocieleniem za 4,5 koma. Jałówka taka nie dość duża, bo 450 kg ma gdzieś plus minus. Ale wiadomo, przy tych terenach teraz bydła i tak dalej. No to i tak moim zdaniem jest jakaś tu duża kwota za jałówkę cielną jeszcze za miesiąc te mieli cielenia, więc moim zdaniem dużo to nie daliśmy za tą jałówkę, ale dlatego mówię, musiałem troszeczkę to odpuścić, bo ważniejsza sprawa kopanie sztuk teraz właśnie, jeśli to będziecie oglądać prawdopodobnie już będę po zakupie cielaków, myślę, że pójdzie. Jeśli się dogadamy tutaj i z cielakami i tak dalej, żeby coś tu się na gospodarstwie działo. Tak to właśnie mi wyglądało, dlatego przez dwa dni nie było odcinku. Czekajcie, bo mi trochę ten case za mocno modem, że teraz. Nie wiem, update to chyba nie było nic, a teraz też nie, teraz wszystko młode, że... O, niech to tak będzie, bo banałoby się mam praktycznie na żółtym. Na mikrofon mam na zielony, więc hipotetycznie powinno być wszystko dobrze. Ten początek powinno mnie słychać i tak dalej. No są rzeczy ważne i ważniejsze, chciałem właśnie poogarniać to wszystko, przygotować wszystko stanowiska, kupno. Jeszcze mam cielaki do oglądania, zobaczymy jak to nie wyjdzie. Pewnie spojrzeć w kamerę, jak się dogadamy tutaj z jałkami i z byczkami. Bo akurat sprzedałem także byczka w tym tygodniu za 700, czy tak było. Byczek niecałe 2 lata, więc moim zdaniem to 600, 650 kg miał wagi. Może dużo, nie dużo dostałem, ale sobie dobrolnie z wagi miałem możliwie. Bo mnie klapka być nie miał byk. Tak nie preferuję zbytnio koncentratu, więc chyba jak ospa, jakaś kiszonka, ziarno i tak dalej. I nic więcej. Tak to właśnie wygląda. Mówię. Teraz widzicie GPS-ek. Elegancko mi tutaj fajnie wygląda. Jest fajny ten kolor w ogóle teraz tego jakiego kontrolandu normalnie tak wygląda. Mówię, funkcjonalność teraz jest dużo lepsza. Nie mówię teraz, nawet ten silnik, który teraz kupiony jest bardzo dużo lepszy moim zdaniem, bo nie powiem, że tamty był zły, ale chciałem ciągnąć, żeby jednak tego przodu aż tak mocno nie dociągać. A po drugie chodziło mi także o to, by móc sobie zasypać dużą ilość ziarna tutaj, niż właśnie kombinować się z tymi, nie wiem, tam tonę chodziło. Słuchajcie, bo ja chcę zobaczyć teraz ogólnie jak wygląda sytuacja z nawiezieniem. Później ja to miałem wapno. Ciekawe, czy ja będę mógł wapno dać pod tym posiedem. No dobra, trudno. Jeśli będę mógł dać, no to będę miał to helipę. Bo się nie zorientowałem, bo mówię, też trochę na szybko nagrywam, bo mówię, no, nie były te dwa dni odcinków. Znaczy jeden dzień odcinku, bo jeden był odcinek, znaczy był live. W sumie piątek miał też być live, ale my trochę za późno przyjechaliśmy z tymi jabłkami, po piątej to wszystko. O 8 godzinie, jeśli mi się tak zbytnio nie chciało odpalać tego live'a, zanim się czuję to rano, no to już wolę iść prędzej sobie i spać, niż miałoby mi się iść teraz i ogarnąć tego live'a. Zresztą ogólnie tak na live'ie mało ludzi było, bo tam chyba 5 czy 6 osób było, to tam przez chwilę.
Ja go też zbytnio nie chciałem, wiadomo, sam ze sobą grać. Odcinek to jest co innego jest, a my no, na live tak trochę to średnio wyglądało. Dobra, teraz na razie że właśnie to tak stoję, teraz tak się trochę powie pobyć, a teraz nie widzę gdzie ja tu miałem siane, a gdzie nie miałem sianego, tu miałem chyba nie siane. Ogólnie to, znaczy następny odcinek jak będzie, to będziecie mieli trochę fajną zbankę, bo będziemy jeszcze kombinować z trawą, bo na polu numer 2 na polu numer 2, tutaj aż mam trawę, więc tutaj będzie dość ciekawie to zrobione, bo trawę będziemy zbierać. Znaczy nie będę tego zbierał w Pauli, tylko właśnie pożyczę sobie krzczep prawdopodobnie i pożyczę ją sobie nas z tych i będziemy to mieć sobie jakoś ogarnąć w późniejszym czasie dla owiec, bo będziemy wtedy, jeśli mi się uda zebrać teraz ogólnie trawę, no to będę chciał też postawić sobie powiedzmy zagrodę dla owiec. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj gdzie był budowa. Zwierzęta, owce. 51 tysięcy jest owczarnia, no właśnie owiec. Moim zdaniem jest to na razie optymalna ilość, bo będę mógł sobie właśnie postawić owczarnię i będę mógł sobie posprzedawać trochę takich rzeczy jak wełna. Później będę mógł sobie otworzyć produkcję, powiedzmy, jak to się zwie, ubrań. I moim zdaniem to też będzie fajna inwestycja. Bo tkaniny będzie można robić tego wszystkiego. Będzie moim zdaniem obrót. Wełna w tym momencie po 2000 na wzroście, więc moim zdaniem też powinny dość dobrze dawać. A nie ogólnie po ile owce, bo to podejrzewam, że będę musiał dać na 25 tysięcy, 30 tysięcy pewnie za owce, żeby mi to dawało. Po 2000 prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, są owce, więc. No, mam nadzieję, że wszystko będzie elegancko. Dobra, będziemy do końca, dojedziemy do końca tutaj. Będziemy kończyć, czyli nie zamulać. Mechanizm konto London jest. Nowy siewniczek jest, nowa siepka jest. Więc jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i macie się raz od tego odcinka. Cześć.